Słuchajcie, przyszedł ten dzień i dzisiaj przychodzę z haulem i taki trochę haul/makeover, ponieważ przyszedł ten czas, kiedy ja już mam totalnie dość mojej wystroju mojej kuchni. Ja już mam po prostu po kokardę i przyszedł czas, żeby po prostu ten wystrój zmienić. I no chodź tutaj i będziemy po prostu trochę robić tą kuchnię w takich naszych teraz kolorach, w kolorach dzisiejszej mnie i Nacho. Tak? Co myślisz o tym? Jestem mega podekscytowana, ponieważ czekałam na ten dzień bardzo długo. Znaczy zawsze myślałam, że okej, jest ta kuchnia, nie? No bo jest okej, tylko na przykład, nie wiem, są tutaj dodatki, które mamy od samego początku, kiedy się tutaj wprowadziliśmy, czyli będzie już ponad 6 lat i mnie już po prostu targa wewnętrznie. Tak samo jak na przykład te koce tutaj, które są na sofie, one są wzorzyste i one są tutaj, odkąd pamiętam. Także mam parę rzeczy, które po prostu się pozmienia nie tylko w kuchni, ale też tutaj w salonie, żeby było, wiecie, tak bardziej przytulnie. No to co, może zacznijmy od haulu. Co ty na to Nacho? Będziesz musiał się przetransportować, bo ja tutaj nie mogę z tobą pokazywać. Tak? Tak? Dobra, uciekaj. Idź tam na sofę. Słuchajcie, zacznijmy. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Jest tutaj trochę tych rzeczy. Słuchajcie, to wszystko mam do pokazania, także jedziemy. Zacznę w ogóle od ceramiki, żeby po prostu odłożyć to na bok i żeby sobie tutaj nic nie zbić, więc słuchajcie, w sklepie, który się nazywa Kalira, jest to sklep, który jest takim odpowiednikiem naszego wszystko za 5 zł, ponieważ zanim euro weszło tutaj na Maltę, to mieli oni swoją walutę, która się nazywała maltański lir, więc ta lira w wolnym tłumaczeniu oznacza no, za 1 lira. I tam jest dużo takich, wiecie, badziewi, jak w naszych sklepach po 5 zł, ale czasami znajdą się perełki i ja właśnie znalazłam talerze, bo one się tak odbijają teraz, ale one są właśnie te takie, wiecie, robione na taki kształt, że każdy jest nieco inny i każdy jest delikatnie inny kształtem i delikatnie się też różnią tymi odcieniami. One są w takich, wpadają w takie nuty zielonego. I mam też do tego takie dwie miseczki, na jakąś owsiankę, na zupkę. Dobra, przebrnęliśmy przez pierwszą część, także mogę wam pokazać pojemniki. No jak oczywiście mogę zobaczyć na tym ostatnim vlogu przy sprzątaniu kuchni, moje pojemniki są jeszcze świąteczne, więc pomyślałam sobie, że zrobię taką małą zamianę i w Butler's kupiłam takie oto przeźroczyste szklane pojemniki tutaj z bambusowymi wieczkami i mam takie dwa, jeden taki większy, drugi mniejszy, żeby przebić tą taką monotonię tych przeźroczystych pojemników, a zarówno też ukryć trochę herbaty, ponieważ herbaty zazwyczaj są, wiecie, no nie są jakoś tak bardzo estetycznie zapakowane, są kolorowe, mają różne papierki naokoło i tak dalej, więc kupiłam jeden taki pojemnik, który jest z takim wzorkiem, ale dalej jest po prostu z tej serii z bambusowymi wieczkami, więc będzie po prostu wyglądał spoko i ukryje te wszystkie herbaty. Także to jest 3 pojemnik. I wydaje mi się, że z takich rzeczy, które mogłyby się rozbić, to już tyle. Już tutaj mam prawie jedną torebkę opróżnioną z Butler's. Tutaj jeszcze kupiłam takie serwetki właśnie w takim delikatnym wzorze zieloniutkim również, żeby wszystko, słuchajcie, trochę robię pod te zasłony, które jakiś czas temu zmieniłam. No chodź tu, chodź. Znalazłam jeszcze kocyki w takim miętowym kolorze. Kupiłam dwa, żeby zmienić je na sofię, ponieważ te koce, wszystkie, które mamy tutaj, wiecie, rzucone na sofę i na ten fotel, one no już są wiekowe, czy wiekowe. No, mamy je od samego początku prawie. Byliśmy je chyba tam w pierwszym. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Co ty tu robisz? Nie ma tu miejsca dla ciebie teraz. Także mamy dwa takie koce. Mam ramkę na zdjęcia, ponieważ chcę nią nieco ukryć kable i te kontakty, które są między ekspresem do kawy a czajnikiem. I sobie wymyślałam, że po prostu zrobię tutaj taki napis typu But First Coffee albo coś takiego. Później, co my tutaj mamy? Kupiłam też dywanik do kuchni i on jest co prawda z takim wzorem brązowym, ale nie jestem do końca do niego przekonana. Muszę go przymierzyć, bo szczerze mówiąc, no tak nie jest brzydki, ale tak jakoś nie wiem, mi nie potrzebny wygłuka. Ale można go spokojnie rozłożyć na tej stronie i to już mi się podoba, bo on jest taki, widzicie, kremowy. I chciałam, żeby tak, wiecie, zrobiło się nieco bardziej cozy przy tej kuchni. I ja się zawsze tych dywanów bałam, ponieważ myślałam sobie, że moment to się brudzi, to tam, tamto. Ale stwierdziłam, że zaryzykuję i zobaczymy, jak taki dywanik sprawdzi się w mojej kuchni. Teraz, co my mamy jeszcze z Kaliry? Ok, mamy ostatnią rzecz. Ostatnią rzeczą są pojemniki. Pojemniki tak naprawdę, żeby troszkę zorganizować tą przestrzeń pod zlewem, ponieważ tam mam trochę spray do czyszczenia, wiadomo, takich codziennych, więc chciałam po prostu je poustawiać w jednym z takich pojemników, a w drugim wrzucić tabletki do zmywarki, żeby to było, wiecie, tak troszkę bardziej estetyczne, chociaż trochę. Przejdźmy do Home Made. Jak przy filmie z toaletką Wam mówiłam, że kupuję właśnie te pojemniki w Home Made. One są takie fajne, niskie. No to już była dostawa i wzięłam dwa takie kwadratowe w takim miętowym kolorze też. I w Home Made znalazłam też takie woreczki. Nie wiem, jak to nazwać. Było to dość tanie. I wygląda to następująco. Są tutaj dwa takie koszyczki. One są w takim kolorze też kremowym, złamanej bieli w zasadzie, bo to nie jest taki krem. I one w środku mają taką jakby powłokę nieprzypuszczającą wody, więc sobie pomyślałam, że po prostu kupię jakieś co się nazywa, na zioła, na czotuś, nikt się czemu nie zajmuje. No chodź, zademonstrujemy razem, no powąchaj. Ja kupię jakieś warzywa, jak kupię jakieś zioła, no to po prostu wrzucę tutaj, będę mogła podlewać, nic się z tym nie będzie działo, a będzie fajnie wyglądało, tak wiecie, też będzie dawało taki sielski vibe. I tutaj jest jeden większy, jak sobie pomyślałam, że tutaj coś też mogę wrzucić. Jeszcze nie. W pewnym bądź razie skupiłam się na tym mniejszym. Także dwa takie koszyczki, worki, jak zwał, tak zwał. I przechodzimy już w zasadzie do ostatniego sklepu, jakim jest Ania. Jeszcze udało mi się dorwać taką roślinkę. Ona jest sztuczna, ale no w tym takim, wiecie, zakątku w kuchni nie ma za dużo światła, więc ja właśnie chciałam znaleźć właśnie taką jakąś sztuczną, nie wyglądającą bardzo na sztuczną. Ta wygląda w miarę spoko, w sensie ona jest teraz odkształcona, ale będę po prostu, pobawię się nią trochę i ją jakoś tak ładnie ułożę, żeby, wiecie, żeby też nie zajmowała dużo miejsca. I ona wyląduje póki co w jednym z tych koszyczków, dopóki jeszcze nie mam co tam włożyć. Także tutaj mamy to. No i przechodzimy już do sklepu Butler's. Tak? I pierwsza rzecz, która mnie w ogóle zmobilizowała do tego, żeby tam pójść, to te koszyki. I akurat miałam szczęście, bo w tym rozmiarze był ostatni. To jest pierwsza rzecz, którą tam dorwałam. Następną, co w ogóle bardzo mi się spodobało, jest taka butelka, jak wiecie, od wina. I ona ma w środku światełka. Tylko będę musiała tutaj chyba wrzucić sama baterię. Nie sądzę, żeby tutaj była bateria, bo nie ma. Także będę musiała dorzucić baterię. No, weź nic się nie stań z tym. Wiecie, otworzyłam i proszę zamknąć. Dobra. Co myślisz na czas? Dlaczego ty chcesz to wszystko lizać? W tym sklepie jeszcze dorwałam świeczkę. To ci będzie pachniało, więc to będziesz pewnie. Co tu jest? Dobra, mogę wyciągnąć? Słuchajcie. Znaczy, przestań. Świeczka prezentuje się w ten sposób. Pokazałabym ją wam bliżej, ale no niestety nie mogę zrzucić na to z moich kolan. Pachnie bardzo ładnie. Nie lisz tego, wariacie. Nie wiem, czy będzie palona. Głównie wzięłam ją po to, żeby dowyglądała. I dwie poszewki, które prezentują się następująco. One są takie właśnie w takim boho stylu. Mam nadzieję, że będą spoko, bo mega mi się podobają. Mamy te dwie poszewki i ostatnią rzeczą, jaką dorwałam, to jest bieżnik. Mam problem z tym, żeby znaleźć, miałam w zasadzie problem z tym, żeby znaleźć bieżnik taki, jaki mi się podobał. I znalazłam taki z kurczakiem. Ale każdy, kto mnie zna, wie, że bardzo lubię kurczaki. A tak poważnie, słuchajcie, no to i wyglądam głupio. I myślałam sobie, że po prostu odpruję tą metkę i położę go z drugiej strony, tak żeby nie było tych kurczaków widać. A z drugiej strony również jest ten taki ozdobny haft, szef, jak zwał, tak zwał. Więc myślę, że może to spoko wyglądać. Dobra, kochani, no i co? I tym bieżnikiem kończę haul i przechodzimy do najprzyjemniejszej rzeczy tak naprawdę, bo teraz będę te wszystkie rzeczy zmieniać i nagram wam też efekt końcowy, także mam nadzieję, że będzie to wyglądało, że wszystko będzie po prostu miało swoje ręce i nogi. Chodźmy. Tak? Co myślisz, na czym? No chodź. Jest po prostu niesamowite, no nie? Wszędzie musisz się wcisnąć, tak? Wszędzie musisz się wcisnąć, no. O Boże. Chodźmy.